Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony pan Szachuś. Moi drodzy, będę rozgrywał partię na żywo i będę ją analizował. Gram z zawodnikiem bólu talp, prawie jak tal. D4, D5, czyli będziemy grać gambit hetmański. Postaram się analizować, mówić, jakie mam plany w tej partii. No i jedziemy. C4, czyli gambit hetmański, przyjęty gambit hetmański. Dobra, tu mam do wyboru albo E4, żeby zbić potem pionka, będzie E5. To są wszystko ruchy teoretyczne. Mogę też zagrać skoczek F3. Dobra, zagramy skoczek F3, żeby nie było takiego ruchu E5, bo jakbym zagrał na przykład skoczek C3, to E5 mógłby mi przeciwnik wrzucić. Z taką pozycją myślę, że przyjemną do gry dla przeciwnika. Skoczek F6, no dobrze, czyli tutaj się szykuje tradycyjny gambit hetmański, wyprowadzamy sobie, chociaż mogę też spróbować taki sprytny ruch zagrać, taki trochę inny, żeby skoczkiem tu, ale nie, no zagramy sobie skoczek C3, nie będziemy się wygłupiać, plan jest prosty, do centrum pionka i goniec tutaj na C4. Może się to udać, teraz może być taki sprytny plan A6, A4, ale już tak nie zagrał, dobra, jest C6. No dobrze, teraz trzeba zagrać chyba A4, żeby nie było ruchu B5, więc taki ruch trzeba wykonać. No i plan teraz będzie taki po ruchu E6 prawdopodobnie, chociaż też jest goniec F5, ruch E3 z biciem tutaj na C4. Myślę, że czarnemu nie opłaca się grać goniec E6 i na siłę bronić tego pionka, bo ten pionek tak prędzej czy później zniknie. Dokładnie. Ruch teoretyczny, no to gramy tutaj szybko E3, bo jakbym zagrał też gońcem za szybko, to tutaj mógłbym mieć problemy i nie miałbym jak przesłaniać za bardzo tego związania, więc E3 ruch to jest naturalny, będzie E6 bicie tutaj i goniec na B4 to są takie teoretyczne posunięcia. No, postarajmy się zagrać logicznie. Czas się wyrówna, mamy po 14 minut. Czasu dodawanego niestety tutaj nie mamy, a więc trzeba tymczasem gospodarować w miarę mądrze. No i teraz tego pionka na pewno za chwilkę odbijemy z możliwością zrobienia roszady. Jedyny mały minus może być taki, że goniec nie jest wyprowadzony, ale on tu się zawsze przyda do pilnowania skoczka, tak? A w następnym ruchu planujemy zrobić po prostu roszadę. Tu jest też plan goniec B4. Dobra, tu robimy szybko roszadę i z głowy. Bicie to na pewno jest złe dla czarnego, bo odbijamy i zostaje para gońców. Planujemy może hetman B3, może goniec D2. Okej, jak zagramy hetman B3, to on wrzuci nam A4. Myślę, że tutaj dobrym ruchem też jest ruch hetman E2. Chodzi tutaj o to, żeby zwolnić wieżyczkę na D1 i spróbować ustawić rentgen z hetmanem, bo zauważcie, że jeszcze ten skoczek nie jest wyprowadzony. Jakby wyszedł na D7, ja wieżę D1, ciężko by było przeciwnikowi zagrać takie ruchy typu E5, C5. No ale zobaczymy. Wieża D1, C5 oczywiście możliwe jest, bo bicie i goniec bije, więc tu się nic nie dzieje, ale E5 już jest niemożliwe. Prawda? Tym bardziej, że jeszcze tu skoczek broni razem z pionem, a taki ruch zawsze jest niewygodny dla przeciwnika. No właśnie, i dlatego hetman też schodzi tutaj sobie spokojnie na E7. Teraz kusi mnie, bardzo, bardzo mnie kusi taki ruch A5. Żeby nie było skoczka na B6 i żebym miał opcję skoczek na A4, ale tu pion zawsze wisi, potem A6 też jest takie możliwe posunięcie. Taki ruch mnie bardzo kusi, chociaż powinienem prawdopodobnie wyprowadzić tutaj gońca. On tutaj, chociaż też jeszcze skoczek na H4, goniec G4. Wiecie co? No zagram chyba ten ruch A5. Może on nie będzie najlepszy, ale to jest mój plan. Zagrajmy tak. Hetman tu już mnie nie atakuje, więc gram A5. Taki ruch, na taki ruch to w ogóle nie zareaguje. Zostawię skoczka, żeby pilnował pionka na D4. Ale jeszcze mnie kusi taka opcja A6 przede wszystkim, żeby osłabić tutaj skrzydło. Jeżeli przeciwnik odpowie ruchem A6, to ja się za chwilę zastanowię, czy wieża A4 nie wchodzi, żeby tutaj tego gońca troszeczkę szarpać i żeby hetman zawsze musiał go bronić, tak? Bo wtedy ruch A5 nie przechodzi, bo wybijam wszystko do końca i na końcu ginie goniec. Coś w tym stylu mi tutaj świta. Może jeszcze taki ruch jest możliwy, skoczek E4 z groźbą wymiany, czy groźba wymiany, no groźba i nie groźba. No ale zobaczymy. Ja bym chyba się zastanowił nad takim ruchem skoczek E4 na miejscu mojego przeciwnika. No ale tutaj też będzie czas na pewno odgrywał rolę dosyć istotną. Miejmy nadzieję tylko, że przeciwnik tutaj nie używa nieodpowiednich programów. Dobra, poszło E5. Nie wydaje mi się, że to jest ruch jakiś programowy, typu stokfiszowy. I teraz
Tak, tutaj zostawiam, tak jak mówiłem, i gram ten swój plan. Gram ten swój plan A6. Wprawdzie puszczam pole tutaj, ale to jest zawsze osłabienie tego skrzydła. Zawsze jak nawet będzie B6, tutaj po białych polach będzie można szusować. Dobra, tu nie mogę, bo tu dostaję widły, więc muszę gońcem na B3, może na A2 dokładniejsze. Nie, no chyba na B3 trzeba zagrać. Ok, tu się wszystko trzyma. Ruch E4 oczywiście mnie troszkę sprowadzi do parteru, ale to jest wszystko spowodowane tym, że zagrałem tym pionkiem do góry. Dobra, pionek poleciał. Aha, przecież tutaj goniec G4 wchodzi. Dobra, dobra. No, wprawdzie nic nie podstawiam chyba jeszcze. No, skoczek D2 wydaje się sensowne. Goniec G4, F3, bicie, bicie pionkiem. Dostanę centrum, król troszkę będzie odkryty. No, ale no, wydaje się, że czarne mają tutaj pozycję bardzo przyjemną i chyba będę musiał się zgodzić. Dobra, wieża E8, ale to mamy H3. Szybko taki ruch, żeby nie było już gońca. I teraz przerzucę skoczka na F1 i na G3 taki plan będzie. Ewentualnie goniec D2. Goniec musi mój szybko zagrać. Dobra, ten pionek jest atakowany. On będzie może gońcem chciał zagrać na C8 i tego pionka mi po prostu trzasnąć. Taki chyba będzie miał plan mój przeciwnik. No tak, to jest prawdopodobne. Czy ja tutaj nie mam teraz na przykład takiego bicia? Chodzi o to, że jak zbiję tu, atakuje dwa gońce. Nie, ale goniec jest broniony przez hetmana. Co ja w ogóle wygaduję? To nie, momencik. Niech ja się zastanowię. Tego pionka mi po prostu skosi, czyli tego pionka, którego chciałem wcześniej atakować. No dobra, ale myślę, że trzeba coś tutaj zamieszać. I zamieszajmy skoczek F1, może z planem D5. O właśnie. Z planem D5 zagramy. I jeżeli tu przeciwnik wybije, to D6 jest wstępem i tu odbijamy. Goniec wrócił na D6, a jednak zagrał inaczej. Dobra. A teraz taki ruch to będzie B4, prawda? Taki ruch mi wtrąci. Na pewno ruch mi taki zagra, ale D5 chyba trzeba próbować. Zobaczcie, skoczek wrócił na swoje pole. To nie jest na pewno dobry sygnał dla niego. Tylko teraz tak, jak zagram tu, on mi zagra tu, ja zagram tak, on wybije, ja wybiję, stracę gońca i to będzie paskudna sprawa. Stracę parę gońców. Muszę chyba gońca na D2 ustawić, żeby gońca na E1 przerzucić i może tego pionka na C6 będę próbował atakować poprzez ruch wieża C1. Taki plan też może się pojawić tutaj w mojej głowie. No ale goniec zawsze musi tutaj wyjść moja po prostu figura. Nie widzę dla przeciwnika, właśnie, H6, czyli taki ruch wyczekujący powiedzmy i goniec E1 szybciutko. Zawsze goniec do obrony może przydać. Zauważcie, że skoczek F1 dobrą rolę też spełnia, bo nie pozwala tutaj dać mata. Cały czas tutaj, tutaj, potem tu, tu, tu. To teraz D5 wchodzi, mój drogi. Teraz D5 wchodzi. Teraz mi pozwoliłeś na ruch D5, panie kolego. No i po wszelkich wymianach bicie tutaj ja mogę strzasnąć nawet tu i skoczka ustawić ładnie. Dobra, mam teraz kilka opcji. Zbić tutaj. Ale też otworzę linię B, to też jest swego rodzaju jakieś małe ryzyko, chociaż ryzykiem to chyba nie można nazwać, ale taki ruch jeszcze mi odpowiada. Taki ruch mi się jeszcze podoba, ale nie, chyba jednak na B5. Tu zawsze skoczka wstawię na D4. Zawsze skoczka tu wstawię na D4. Oczywiście tu słaby punkt D3 się pojawił, bo skoczek E5, skoczek D3 może trochę mi namieszać, ale opcja wzięcia tego gońca jest bardziej kusząca. No właśnie, bo jeżeli on teraz musi chyba gońcem ruszyć, dokładnie tak, gońcem się poruszył. No i teraz pytanie, co dalej? Ja mogę tu wziąć piona teraz, w tym momencie. Mogę wziąć piona, tylko że oddam wtedy parę gońców i to jest bardzo ważna sprawa. Nie za bardzo mi się to podoba, ale skoczek może na D4 z atakiem na gońca. Jeżeli on mi wybije, muszę się poważnie zastanowić nad odbiciem pionkiem, żeby skoczek nie miał opcji na E5, C5, ale odbicie wieżą też jest dobre pewnie, bo tutaj cały czas naciskam i goniec B4 grozi. Tak, wieżą chyba, wydaje mi się, że wieżą, chociaż to jest skoczek E3 też dobrze by stał. Dobra, bijemy wieżą mimo wszystko, bo to jest kuszące bardziej dla mnie na goniec B4 stępem. Jasne, że on tu może wejść, albo tutaj. Tutaj w ogóle zagrał. No to teraz wiążemy tutaj hetmana, czyli jeszcze lepiej dla mnie. I strategicznie tu myślę, że będę stał bardzo dobrze, bo jak wezmę tego skoczka. No dobra, on tutaj gra, to jest sprawa też jest prosta. Może gońcem jakoś trzeba tak zagrać. Może gońcem tak.
Chyba niczego nie podstawiam. Goniec tu, wieża tu, ja biję. Niczego chyba nie podstawiam. Grajmy tak. Z tempem zaatakujmy. Ważne, że tu jest związanie i na to związanie trzeba się tutaj mocno przyczaić. Oczywiście mogę też gońcem na A3 zagrać, trzymać to związanie. Dobra, ale spróbuję jednak wieżyczką tutaj to mocniej zaatakować. Tak, moja wieża D4 by się przydała na C2, no ale jest na D4. Tutaj zagrał. O, to muszę powiedzieć, że jestem trochę zaskoczony, bo a jakbym zagrał teraz hetman na C2? Czy nie mam opcji tutaj wybicia? Aha, on mi zbije tu. Hetman C2 będzie bronił. Jedziemy. Hetman broni tutaj. I teraz, panie, mój drogi kolego. Aha, tutaj strzał jest. Tego nie wziąłem pod uwagę. Ale zaraz, moment. Jak biję tutaj, to ja biję tam. Do końca wybijam i hetmana rąbię. Tak, dobrze, 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 dobrze. Tutaj oczywiście się pojawia taktyka. To trzeba bardzo ostrożnie sobie trzeba tutaj grać i bardzo uważać. Przede wszystkim skoczek D7, to tu mam strzał i tu wisi goniec. Skoczek, przepraszam. Dobra, ta pozycja wydaje mi się, że jest już wygrana. Nie chciałbym tutaj za bardzo też już osądzać tej pozycji. Jeszcze hetman A6 liczymy szybciutko. No to bije tu i hetman trzyma dwie figury. Potem B3. Powinno być tutaj dobrze raczej. Raczej tu powinno być dobrze. No przeciwnik myśli, czyli daliśmy mu tutaj niezły orzech do zgryzienia. Twardy orzech do zgryzienia, moi drodzy. No tutaj chyba jest wygrana. No zobaczymy, co zagra przeciwnik. Mam jeszcze niecałe 10 minut, więc jest więcej czasu. Spokojnie można sobie pomyśleć. No i zobaczymy. Zobaczymy, co tu mój przeciwnik wymyśli na temat tego tutaj związania, które jest piekielnie mocne. Oczywiście jeszcze taka chyba opcja wchodzi w grę. Wieża bije B4, wieża bije B4. Skoczek bije. A właśnie, to ja chyba przegrywam. Hetmanem raczej muszę. Goniec bije, wieżę zbije i bije tu. Dwie wieże za hetmana w takim razie powstaną. To chyba on na to musi pójść. Musi wieżę rąbnąć tutaj gońca na B4. Musi, on nie ma wyjścia. Wieżę zbijam. I następnie skoczek bije na A4. Taki ruch musi zagrać. I wtedy ja biję tutaj na C8. Goniec C8, wieża C8 z szachem. Tak idzie. Dokładnie tak idzie. Czyli dwie figury za wieżę. Dobra. No i teraz tak. Jak zbiję tu, to on mi tu figura mniej. Muszę na to iść. Nie mam wyboru. To jest jedyna jego chyba szansa. Chociaż wydaje się, że jakby tutaj on troszeczkę odżył. No ale dwie wieże za hetmana jeszcze w takiej pozycji, gdzie nie wiadomo, co się wydarzy. Moment. Przecież jak on ucieknie, ja zbiję tu, on hetman D7 i moje wieże się nie scalają. W takim razie, Krzysztof, popełniłeś duży taktyczny błąd. No właśnie. To źle było. Niestety hetman C2 to musiał być błąd w takim wypadku. No i za grzechy trzeba swoje cierpieć. No tutaj bić nie mogę, bo hetman D7. Jednak do końca niedobrze policzyłem. I jedna moja wieża ginie. Nie mam jak ich scalić. Nie mam wieży C4. W takim razie muszę chyba zagrać wieża B7 i tu próbować atakować. No dobra, wieża B7. Nie mam wyboru, niestety, moi drodzy. Figurowo stoję gorzej, bo jest dwie wieże za hetmana i skoczka. Teraz on tutaj może zbić. Ja wieża C7 i tu spróbuję uderzyć, ewentualnie tu uderzyć. No i powalczyć o remis by chyba trzeba było w tej pozycji. Partia według mnie jest już przegrana w tym momencie. Jak to się zmienia, jak w kalejdoskopie, prawda? Dobra, no wybił tu, musiał tu wybić wieża na C7. Zagrać muszę, ponieważ opcja jest bicia tu i bicia tu. Tutaj będę mógł też króla mocno tam poszarpać. No skoczek stoi niby dobrze. On zawsze tu wyjdzie, król bezpieczny. Właśnie chodzi o to, żeby mój król był bezpieczny. I czy tu się pojawi w ogóle szansa jakaś? Zaraz, zaraz, tutaj i grozi potem tu, ale mogę zbić tu, a on mi zbije tutaj, muszę zbić tam.
Muszę zbić na f7, nie ma wyjścia. Widełek nie ma, bo bije tu z szachem. Grozi teraz tutaj taki ruch. Aha, hetman idzie w tą stronę, dobra. Teraz tak, teraz muszę zagrać dokładniej. Muszę chyba tu i on mi zbije tutaj. I będzie nieciekawie. Bo teraz grożą widełki i to bicie już nic nie daje, bo on hetmanem po prostu odbija. Więc muszę zbić tego piona. No on mi zbije tego. Jedyna moja szansa na cokolwiek aktywnego, no ale nie ma wyjścia. I chyba skoczek na G3. No skoczek G3 musi coś tam zagrać, aby spróbować coś zaszaleć, tak? Typu jakiś skoczek F5, może spróbuję zagrać H4. Tutaj słaby punkcik się pojawił, ale spokojnie, nie traćmy nadziei. Skoczek ruszy tutaj. Spróbujemy go tutaj szarpnąć w taki sposób. Chociaż można byłoby się też zastanowić nad ruchem tutaj. Tutaj idzie i chce mi dać wiecznego szacha czy mata. Co on chce tutaj zrobić? Aha, już widzę. Skoczek na F2. Będę musiał w takim razie, a może tak zagrać skoczkiem. Hetman, król, skoczek. Tutaj rąbne. No, ciekawie się robi, muszę przyznać. Może też taki w ogóle ruch jest możliwy, ale to skoczek D6. Ale wisi pionek przede wszystkim, to chyba H5 muszę zagrać. Hetman da szacha, ja tutaj. No dobra, gramy H5. To zawsze trzyma króla troszeczkę w związaniu. No tak, bo jak hetman da na jeden szacha, król H2, skoczek zbije, tu wieża kontroluje. To jest ważne. Tak, H5 to był ruch konieczny. No, na zegarze mu zostało 6 minut, więc jeszcze ma sporo czasu, ale się zrobiła partia naprawdę ciekawa. Dał szacha, no jedyny mój ruch. Znaczy mogę też. Dzięki serdeczne, chociaż nie streamuję, ale dzięki. No tutaj odchodzę, tak? Nic innego nie widzę, no bo ten ruch nie bardzo. Tutaj muszę iść królem. Skoczek broni, tu się broni. Okej, może skoczek F6 jeszcze coś daje. Ważne, że skoczek też na H1 broni. Skoczek F6, bicie król H8. Tu zagrał, dobra, a tutaj grozi, okej. Tutaj szach, tu bije. Aha, takie wieczne szachy się pojawiają. Może zagrać w taki sposób, a może w ogóle zagrać wieża F5. Zagramy wieża F5. Przecież jest trochę opcji, słuchajcie. No wieża F5, żeby bronić tutaj. No właśnie, to nie jest wszystko takie proste. Może wieża F4 byłoby lepsze. No się chwilę. Dobra, wieża F5. Pierwsza myśl najlepsza, tak mi się wydaje. Muszę bronić pola F2. O wygranej tutaj nie mam co marzyć, niestety. Ha, tam skoczek F6 też nie było, bo wieża biła F6 po prostu. No, prosta taktyka, Krzysztof. Dobra, wieża tu stoi aktywnie. A może wieża F8 było lepsze? Wieża F8 chyba było lepsze. Kurczę, Felek. No, król H3, nie mam wyboru. I skoczek tutaj czmycha i się broni. A też się bronił, jakby miał wieżę na F8. Dobra, więc może tutaj nie wyszło tak źle. Tutaj, o to proszę pana, czy taki ruch F3 nie wchodzi teraz? A no właśnie, ruch F3 powoduje to, że skoczek musi zwiewać, a może dać szacha? Król tutaj. Król się troszkę odsłoni, ale chyba muszę zaryzykować. Mam jeszcze chwilę czasu, mogę się chwilę zastanowić. Tutaj bronione F3, skoczek, bicie. No to zdobywam figurę, nadal skomplikowana pozycja. F3, szach na F2, król H2. I tutaj grozi wzięcie. Tu skoczek sobie stoi, tutaj potem bije. Próbujemy. Słuchajcie, nie ma nic do stracenia, no to są tylko szachy. No bo za bardzo nie wiem, jak zagrać. Aktywnie, no muszę tutaj spróbować. Oczywiście jeszcze jest bicie, tak? Bicie, bicie, bicie na E3, bicie tu.
Dużo liczenia, no w szachach trzeba liczyć. Czasu nie za wiele, no, chociaż jeszcze troszkę czasu jest. Wybił. Czy on coś tu szybko zauważył? Bo ja nie widzę. Tutaj bije. Bije tego skoczka szybko. No uwaga, dwie figury za wieżę. Znaczy dwie wieże za hetmana teraz się pojawiło i pionek mniej, ale z opcją wieża F7 i tutaj atak. Czy on to w ogóle widział? Chyba nie widział. Słuchajcie, nie widzę tu, żeby on mógłby mi jakoś zaszkodzić. Aha, tutaj. No dobra, to już widzę, jak on może mi zaszkodzić niestety. Ha, grozi taki ruch z matem, po prostu. Po prostu grozi mat. Takiego prostego ruchu nie widziałem. Typu też Hetman G1 mogłoby być zagrane. Brakuje wieża G6. Wieża G6 by się przydała. Bicie na G7, bicie na G2. No niestety, trzeba chyba tu się żegnać z pozycją. Wieża F7, ale tu bicie, król i mat. Niestety. F3 ruch przegrywał. No tak. Chyba w to pensja, panie Krzysztofie. To znaczy jeszcze mogę tak zagrać. Hetman zbija i może tutaj. Wieża G6 z obroną. Z groźbą wiecznego szacha. Skoczek F5. Może spróbujemy. No nie mam wyjścia, muszę tak zagrać. Muszę tak zagrać skoczek E2. Z groźbą, dobra, wybił i muszę. I wieża G6. Z groźbą tutaj wiecznego szacha. Bronię na G2 przy okazji. Aha, skoczek F5 to już mówiłem, prawda? Skoczek F5, ale to wtedy wieża F7. Czy on jest w stanie wtedy mi coś zrobić? Okej, okay, a może w ogóle taki ruch? Ale chyba wieża F7. G4 to bije mi tutaj i jest problem. Wieża F7. Nie widzę nic mądrzejszego, słuchajcie. Wieża F7. On bije tutaj, ja biję tu. On F2. Ja wracam. Tu mi bije. No właśnie. On bije i F2. No bić muszę. No i to jest chyba wtopka. Bo jak on F2 i ja zagram tu, to Hetman jest na H5. Niestety. No tak, niestety. To jest partia przegrana, moi drodzy. Tak, to jest partia przegrana. Uczciwie przegrana. No tak. Tu nic nie zrobię. Niestety, muszę poddać. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę. No tym razem. Niestety wtopka, no ale sprawdźmy sobie może analizkę tej partii. Sprawdźmy sobie analizę, co tutaj poszło nie tak. Włączmy tutaj naszego sympatycznego Stockfisha i sprawdzimy, jak to wyglądało. No, przyznam się szczerze, myślałem, że się dobrze ułoży ta partia po mojej myśli, ale moment, jak tutaj analizę włączyć? Chwila, Krzysztof, uczysz się całe życie. Nie. O, jest. Dobra. Dobra. Jest tak. D4, D5, C4 bicie. Tu jest wszystko normalnie w tym momencie. A4 goniec. To jest teoria. Tutaj bicie. Tak. Roszada. Hetman E2, Hetman B3. Ok. Wieża D1, Hetman E7. Ojej, ruch E4 przegapiłem w ogóle. Przecież to jest ruch, który znam. I tutaj idę do E5 i dostaję taką sympatyczną pozycję. A mi się zechciało pokombinować z ruchem A5. Jak widzicie, nie był to najlepszy ruch. Komputer ocenia jako nie za bardzo. E5 nastąpiło. No ale tutaj właśnie, na przyszłość. Po to jest Hetman E2, żeby iść E4, Krzysztof. Ach, to. No właśnie. Następnym razem. Ważne sobie właśnie grać partie towarzyskie, żeby się potem uczyć na swoich błędach. A5, B5, no widać, że komputer ocenia to jako czarnych lepsza. I E4, no zgniótł mnie troszeczkę, widać ewidentnie. Wieża E8, dobra, z H3 jest ok. Koń B8, o, tu koń B8 też popełnił błąd. Wieża A na C8 powinien, czyli wyprowadzać, no według Stockfisha, tak, wyprowadzać figury. Poszło H3, skoczek na B8, skoczek na F1, goniec D6, zaraz dojdziemy do kulminacyjnych posunięć. Goniec na D2, H6, goniec E1. Dobra, no mi się ta pozycja w miarę podoba, bo D5 grozi.
z przełomem. Skoczek ruszył. Okej, okay. No i D5, tak? Źle? Skoczek tutaj. Skoczek na C5 nie widziałem. Zauważcie, że skoczek atakuje gońca i wchodzi mi skoczek na D3. D5, jak widać, bardzo słaby ruch, a wydawało mi się, że to jest ruch dobry. No cóż, poszło tak. Przeciwnik nie wykorzystał, też popełnił błąd. Czy on pokazuje, żeby zbić tutaj, czy żeby zbić tutaj? Pokazuje, żeby zbić jednak chyba na D5. Jednak centralnego pionka, nie bocznego. No, zawsze te wybory nie są proste. Okej, będę wiedział na przyszłość. Na tym to właśnie polega, tak? Skoczek D4, tu jest chyba dobrze, wybił, wieżą wybił, ale ED też pokazuje to, co rozpatrywałem, żeby pionkiem zbić na ED i ograniczyć skoczka przede wszystkim. No ale jednak postawiłem wieżyczką, skoczek C5, no i stockfish pokazuje tutaj, żeby bić pionka. Nie czaić się. No tak, i grać na różnobarwne. No mi się to za bardzo nie podobało. Poszło tak, goniec A4, już gorzej jest. Nie, no jest normalnie, tak? Wieża C1, hetman D6 i tutaj skoczek G3 cały czas trzyma związanie. A ja hetman C2. No właśnie, hetman C2 błąd, moi drodzy. Zobaczcie, to jest błąd. Wieża B4. A już myślałem, że to jest pozycja wygrana. Wiele razy już mówiłem w czasie transmisji, że tutaj jest wygrana, prawda? Jednak nie. Jednak dokładnie trzeba liczyć wszystko do końca. No nie udało mi się. Hetman D7 nie widziałem na samym końcu. Tak jakbym widział, bym na to nie poszedł. Wieża B7, hetman zbił. Tutaj jakieś szanse się względnie pojawiły. Konik. Bicie hetman, bicie pioneczka. Można coś było lepiej zagrać? Wieża F8 ewentualnie pokazuje. No dobra, ale poszło bicie. Skoczek wybił, skoczek. Jeszcze wieża F8, no ale chyba nic nie ma. Nie, nic nie ma. Skoczek G6, tak. H4. H4 błąd. Skoczek tutaj na E2 wskazuje, żeby zagrać. Ha, trzymać tu związanie. Przejść skoczkiem może na D4 i tu coś zaszaleć. Może. Ciężko powiedzieć. No, każdy ruch pionem od króla, jak widać, osłabia tego króla. Tak poszło. Poszło H5, szach. Król, skoczek E5, wieża F5. Skoczek na G4, szach, tak. No i tutaj widzimy, ocena komputera bardzo przeraża. Niestety wygrana czarnych sromotna, no ale poszło F3, czyli jeszcze gorzej. Tak, bicie. Dobrze przeliczyć trzeba było, tak. Hetman G1 lepsze, no nieważne, tu i tak jest wygrana. Skoczek. I skoczek F5, wieża F7. Bicie. No tak, to się wszystko potwierdza. Okej, okay. No partia treningowa, tym razem porażka. No dobrze, porażki uczą. Przynajmniej wiem już, jak lepiej zagrać w tym otwarciu. Jakie błędy popełniałem. Ten ruch pionkiem przede wszystkim na skrzydle był niepotrzebny. Trzeba było uderzyć pionkiem E4. To, co zawsze grałem, ale widzicie, no, nie zawsze się wszystko kojarzy jak dobrze. Niby gramy dobrze, ale nie wszystko się dobrze tutaj kojarzy, że tak powiem. Dobra, serdeczne dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że analiza Wam się przyda do własnych partii. Pozdrawiam serdecznie i do następnego. Cześć.